RDC. Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo radia dla Ciebie. Lech Poznań, Standard Liesz 3-1. Kolejorz wygrał swoje pierwsze spotkania w Lidze Europy i wysłał ostrzeżenie Legii Warszawa przed niedzielnym hitem Ekstraklasy przy Łazienkowskiej. Witam w studiu naszego stałego eksperta, mistrza Polski z Legią Warszawa, Tomasza Sokołowskiego. Kłaniam się, Tomku. Witam Ciebie, Arko. Dzień dobry Państwu. Tak, uważam, że sztab Lecha Poznań, Legii Warszawa i również piłkarze bardzo uważnie śledzili wczorajsze spotkanie, patrząc na to, że czeka ich starcie z Lechem w niedzielę. No i tak, mają chyba o czym myśleć, Tomku. Ale poprzednie spotkania, wrócę do poprzednich spotkań, które Lech w Lidze Europy grał, praktycznie takim ustawieniem, oprócz tego spotkania z Rangersami, gdzie nie mógł zagrać i Tiba, i Kamiński, to był chyba brak tego zawodnika. Mam na myśli tutaj Tiby w meczu z Glasgow, no to był takim, tego zawodnika tam brakowało. W tym spotkaniu wiemy, że też i Standard Liesz miał swoje problemy, ale to było takie ostatnie spotkanie z tych, które jeżeli chcesz się liczyć w fazie grupowej, jeżeli chcesz myśleć, żeby wyjść z grupy, no to te spotkanie musiałeś wygrać. I Lech przyzwyczaił nas do właśnie do takiego grania, gdzie chcą grać od bramkarza, od Bednarka, utrzymywać się przy piłce, kreować sytuację, grać kombinacyjnie i to pokazali. Przy tym byli bardzo skuteczni. Ciekaw jestem, czy w niedzielę Lecha Poznań czeka trudniejsze zadanie niż wczoraj ze Standardem Liesz. Pewnie tak. Naszym słuchaczom jeszcze na początek przypominam, że magazyn sportowy można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na Facebooku TVP Sport, gdzie szczególnie zapraszamy, bo właśnie tam czekamy na wasze pytania do dzisiejszych gości. A będą nimi już za chwilę Krzysztof Kotorowski, były znakomity bramkarz Lecha Poznań, a po 9:30 Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA. Polecamy się na Facebooku TVP Sport. Dostaję informację, że mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem. Przy telefonie Krzysztof Kotorowski, były znakomity bramkarz Lecha Poznań. Kłaniamy się z Tomaszem Sokołowskim. Jesteśmy już na antenie, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Krzysztofie. Były bramkarz, a dziś powiedzmy dbający, żeby w Lechu pojawili się następcy, tak? Dobrze mówię. Dokładnie tak. Dzisiaj pracuję w akademii Lecha Poznań. Mam pod opieką tak młodszych bramkarzy Lecha. A najstarszy z bramkarzy, z którym się opiekujesz, to jest który rocznik? Najmłodszy 2010, najstarszy jest 2020. To właśnie a propos tych następców, to jak to jest z tymi następcami w Lechu Poznań? Jakie wrażenia pierwsze po rozpoczęciu pracy? Wiecie co, no pozytywne. No Lech ogólnie tylko na świetle, nie? Zrobił kierunek, który doskonale wszyscy znamy. Lech ma grać w piłkę, Lech ma nie bać się grania w tą piłkę. I co do tym idzie, Lech pod Lech potrzebował bramkarza w takim kierunku, o takim profilu. Więc takie były sprecyzowane poszukiwania, aby bramkarz oczywiście musi bronić, ale też nie miał problemu z wyprowadzaniem piłki od własnej bramki. Tak, panie Krzysztofie, wrócimy oczywiście za moment do tego wczorajszego meczu ze Standardem Liesz. Taka drobna prośba, mamy jakiś mały pogłos w pana słuchawce, być może jeśli byłby pan w stanie przejść do jakiegoś może bardziej otwartego miejsca, nie wiem czy jest taka szansa, bo właśnie chcieliśmy zapytać o to wczorajsze spotkanie. 3-1, pierwsze zwycięstwo kolejorza w fazie grupowej Ligi Europy. No i właśnie, jak panu się podobało to wczorajsze spotkanie, co było pana zdaniem kluczem do tak wysokiego zwycięstwa? Co było kluczem? Myślę, że to właśnie gra ofensywna, gra do przodu, którą trener Żuraw się nie boi stosować, czy to z silniejszymi drużynami, czy to po prostu w polskiej lidze. Myślę, że koncentracja i ci chłopcy doskonale znają swoje możliwości, że są naprawdę w wysokiej formie, aczkolwiek wiem, no liga tego może jeszcze nie weryfikuje, ale mecze w pucharach rządzą się, jakby można powiedzieć, tak po piłkarsku swoimi prawami. Tam człowiek naprawdę wchodzi na taki za wyższy poziom, przynajmniej próbuje i bo chcę tam się po prostu pokazać.
No, ale Lech jest teraz naszą wizytówką, więc wszystkie oczy są skupione na Lecha i tak to po prostu fajnie wychodzi. Ja bym jeszcze dodał to, że może Standard Jesz nie jest takim zespołem, jak wcześniej Lech grał przeciwko Benfice, przeciwko Glasgow, tutaj bardziej wymagającym, bardziej silnym, ale jeszcze bym dodał do tego cofnięcie Puchacza na lewą obronę, no i brak Tiby w meczu z Glasgow, no to było wyraźne. To przede wszystkim i to się rzuciło w tym spotkaniu. Ja wiem, że Standard Liège też miał swoje problemy, ale trzeba to podkreślić, że właśnie Tymek Puchacz dla mnie więcej daje zespołowi, jeżeli ma tą przestrzeń, gdzie potrafi właśnie zrobić tą przewagę. I to, bo miałem możliwość komentowania jego występów w reprezentacji do lat 20 i to samo robił, że z głębi pola jak wejdzie, to jego lewa noga do środkowania, to co wczoraj zrobił, no to jest, też głosy są takie, że za chwilę może grać w reprezentacji pierwszej. Nie wiem, czy takie masz wrażenie, że on już jest gotowy, można powiedzieć. No zdecydowanie tak. Myślę, że to jest bardzo prawne spostrzeżenie, że właśnie Tymka, że Tymek chyba lubi po prostu sobie pobiegać i to szybko pobiegać i tutaj woli chyba się rozpędzić z własnej połowy, więc no też mam takie zdanie, że chyba mu wygodniej na tej obronie i robić te swoje rajdy. No a druga sprawa, że faktycznie, no tutaj wszyscy już to wiemy, wszyscy kibice Lecha, że tutaj Kiba jest naprawdę ważną postacią tej drużyny i wnosi coś ekstra. Ale no, trzeba też przypomnieć sobie, że przyznać, że naprzeciwko też miał tam duże problemy w składzie, więc takie rzeczy się zdarzają i trzeba sobie czasami radzić bez tych najlepszych. A myślę, że to też nie najgorzej to wyglądało w Szkocji, aczkolwiek no, wczorajszy mecz był zdecydowanie lepszy. Chciałem jeszcze zapytać o tę presję, która jednak ciążyła na Lechu Poznań, tak mi się wydaje. Po tych pierwszych dwóch meczach Lech co prawda przegrał, ale w ładnym stylu zebrał sporo pochwał. No ale tak, po tym meczu z Rangersami już pojawiły się takie pierwsze głosy styl stylem, ale za to się punktów nie zbiera i już w tym trzecim meczu ze Standardem będziemy chwalić już tylko za 3 punkty, a nie za ładną grę. Czy faktycznie można mówić, że w związku z tym na Lechu była jakaś presja? No doskonale sobie zdajemy sprawę, jaka była sytuacja w tabeli, więc to dokładnie. No pierwsze mecze były fajne, ale nic z tego punktowo nie wynikało. A chcąc wyjść z grupy, niestety trzeba zdobywać punkty. Więc ten dzisiejszy, przepraszam, wczorajszy mecz no był decydujący, nie ma co ukrywać. Przy wygranej jest jeszcze duża szansa na wyjście po prostu, a przy ewentualnym niepowodzeniu no byłoby już bardzo, bardzo ciężko, więc z tego tytułu na pewno w głowach to było u piłkarzy i widzieli, że ten mecz tak się może potoczyć, że przy jakimś agresywnej, wysokiej grze skutek w postaci goli, bo gole po prostu Lech umie strzelać. Tak patrzymy na sytuację w grupie wczoraj w tym drugim meczu grupy Lecha, Benfica kontra Rangers 3-3, czyli teraz po tych trzech meczach obie ekipy mają po 7 punktów, kolejorz trzeci z 3 punktami, przed nami jeszcze 3 mecze. Faktycznie uważa pan, że to jest wykonalny awans tej grupy, czy jednak no, w tym momencie już takie trochę mission impossible? No będzie trudno, nie ma co ukrywać. Już na samym początku wiedzieliśmy, że Benfica będzie bardzo trudnym rywalem, aczkolwiek mnie trochę zaskoczyło dużo Rangersów, która gra po prostu w piłkę. Bardziej sobie wyobrażałem tą drużynę jakąś taką siłową i wyspiarską typowo, taką starą wyspiarską, aczkolwiek to grał z Lechem, no, chcieli grać w piłkę, więc tutaj jestem zaskoczony ich dobrą postawą do grania w piłkę. No tak, jeszcze się może dużo wydarzyć. Myślę, że Benfica mimo wszystko będzie poza zasięgiem, ale jest jeszcze szansa. No też będzie, myślę, że będzie klucz. Następny mecz będzie bardzo, bardzo istotny dla układu tabeli. Nie? Tak, to będzie rewanż ze Standardem na wyjeździe. Dokładnie tak. Kto grają ze sobą, tam znowu ze sobą, więc tam ktoś może stracić. Tak jak wygra, to jest bardzo, bardzo duża szansa. Tak, patrzymy na Lecha, na jego oblicze w europejskich pucharach, na to, co dzieje się w lidze. No, w pucharach podoba nam się bardziej.
bo w Ekstraklasie wygląda to sporo gorzej. W tym momencie 10. miejsce, ostatnio remis, wcześniej porażka. To efekt właśnie tej walki na dwóch frontach? No nie ma co ukrywać, że teraz wszystkie kurcze siły są skupione, tak myślę przede wszystkim, co ja przeżywałem to jakiś czas temu i podobnie, no wszystkie siły są skupione na wszystko na Ligę Europy. Ja wiem, że Liga Polska jest mega ważna, najważniejsza, bo ona daje po prostu możliwość w przyszłości znowu wygrania tutaj, gdzie jesteśmy, ale prostu jesteśmy. Po to się cały rok walczyło, żeby w tej grupie być i teraz trzeba zrobić wszystko w mojej ocenie oczywiście, żeby w tej grupie po prostu się pokazać i z dobrej strony zagrać dobre mecze, ale oczywiście nie zapominając o swoim podwórku. No tutaj jeszcze dochodzi parę dni temu Puchar Polski, więc naprawdę Lech ma co robić. A tam sytuacja kadrowa też tam przez pewien moment była jakaś taka wymarzona do tenera pewnie, ale myślę, że to zawodnicy pomału wracają. Wczoraj dwa szybkie skrzydła w 60 minucie weszły, więc kadra się coraz robi coraz szersza, więc myślę, że tutaj Lech poradzi sobie i za chwilę w lidze ruszy. Tak, jeżeli chyba trener Żuraw nie będzie dużo personalnie zmieniał, bo to też trzeba zauważyć, że no ciężko będzie pomyśleć i zastąpić Tibera, Mireza, czy Modera, czy nawet Isaka, bo to jest klucz, tak? Gdzieś ewentualnie parę środkowych obrońców, bo to jest klucz, gdzieś jest kręgosłup tego wszystkiego, bo gdzie indziej na pozycjach, tak jak wczoraj skrzydłowi, czy tutaj wejście Kamińskiego po urazie, czy Sykora, no to gdzieś są zmiennicy właśnie tutaj, mam na myśli innych zawodników, ale też ciężko zastąpić Isaka. I kluczem jest dla mnie tutaj środkowa strefa, bo ta trójka praktycznie rozgrywa na takim poziomie, że ich zastąpienie jest ciężko. I w tym momencie przy personalnych zmianach, jak patrzymy po Lidze Europy, dochodzi właśnie Ekstraklasa i tu następują zmiany i tu jest ciężko Lechowi wejść na odpowiednie tory znowu. No, zgadza się, dokładnie. No tutaj, jak wspomniałeś, no to tutaj trójka, czwórka piłkarzy jest kluczowa i tutaj bardzo, bardzo ciężko zastąpić przede wszystkim właśnie, mam na myśli środek, ale to są piłkarze, myślę, że oni chcą grać. Oni po to przyszli do polskiej ligi, aby się pokazać w Europie, więc oni chcą grać w każdej kolejce, na każdym poziomie rozgrywek i grać jak najlepiej. Ja wiem, że w pewnym momencie może po prostu trochę pary zabraknąć, ale to już jest problem trenerów przygotowania fizycznego. Tak, teraz faktycznie, jak pan mówi, wszystkie siły rzucone na Ligę Europy, ale no tak, w Ekstraklasie trzeba się nią w końcu mocniej zainteresować, bo czołówka może w końcu za daleko odjechać, a w tym sezonie trochę mniej miejsca i czasu, żeby te straty ewentualnie odrobić. Ale teraz przed Lechem mecz arcyważny z Legią Warszawa. Raz, że punkty, dwa, że prestiżowe starcie. No trudno o taki lepsze okoliczności, żeby się tak ligowo przełamać. No i też o mobilizację na ten mecz chyba nie musimy się martwić. No zdecydowanie. No ten tydzień jest niesamowite piłkarze. Mam na myśli niesamowite mecze, bo przyjechała silna belgijska drużyna. Za trzy dni jest bardzo fajny mecz na Łazienkowskiej, więc tutaj nie trzeba mobilizować. Jestem przekonany, że ten zwycięzca wczorajszy, naprawdę morale są mega wysoko, są podbudowani, jestem przekonany i śmiem twierdzić, że w Warszawie Lech wygra. Krzysztofie, czy po takim meczu wczorajszym to po prostu trener powinien, jak to się mówi, kopiuj i wklej i tą samą jedenastkę wkleić w niedzielę? No myślę, że tak, aczkolwiek pewnie teraz dzisiaj się tam okaże, który z chłopaków ma jakieś tam większe zmęczenie, mniejsze, czy po prostu jakiś uraz, bo to będzie istotne, ale nie ma co ukrywać, że zagrali fajne spotkanie, wygrali, więc tutaj... Te zmęczenie jest mniejsze jeszcze przyjeżdżasz na Legię. Legia, można powiedzieć, podbudowana w tygodniu zwycięstwem z Wartą, takim łatwym, szybkim. Także tutaj powiem ci, no dawno tak nie było dwóch drużyn, które można powiedzieć są no w takiej formie i ty mówisz, że Lech, ja też bym tak się patrząc na to, że Lech jest rozpędzony, ale ciekawy jestem, jak Legia na to się przeciwstawi. No pewnie tak, tam są dobrzy piłkarze, nie ma co ukrywać. I też taki wątek, który wiem, że jest błahy, ale Legia trochę dłużej się przygotowywała do tego spotkania. Lech mimo wszystko
No jest po meczu, ale tak powiedziałem, jest po dobrym meczu, a po takim meczu już się chce grać za chwilę, więc tylko wystarczy, że nogi puszczą, wejdzie się do zimnej wody i za dwa dni będą gotowi. A co będzie dla ciebie, jak patrzysz na właśnie takie starcie tych dwóch drużyn, co będzie dla ciebie kluczowe o zwycięstwie jednej albo drugiej drużyny? Myślę, że tam będzie decydowała jeden gol i tutaj koncentracja i jakaś taka pewność siebie, która właśnie teraz bije z Lecha. Tak jest moja ocena. Oczywiście, no tak powiedziałem, Legia ma dobrych piłkarzy, ale jeszcze chyba nie skoczyła na swój taki poziom, taki, który pewnie na który oczekują. Więc tym bardziej gramy Legia w Warszawie, więc tam będzie jakiś atut gospodarzy. Ale myślę, że tutaj Lech, jak powiedziałem, jest podbudowany tym zwycięstwem i taki wyjdzie pewnie siebie. Będzie grał wysoko, będzie na pewno szybko. Czy tutaj, jeszcze przepraszam cię, Arku, czy znajomość trenera Michniewicza, mówię, bo pracował też i w Lechu, jak to wygląda, czy to będzie miało jakieś znaczenie? Czy bardziej znając trenera Michniewicza w Lechu, co może jak on może ustawić Legię? No bardziej tutaj ten Michniewicz pewnie kombinuje już niż nie śpi i walczy ze swoim ustawieniem, swojej drużyny, a myślę, że Lech nie. No, trener Michniewicz świetny trener, ale te czasy, który był w Lechu, to tutaj z tych piłkarzy nikt nie, oczywiście trenera znają z reprezentacji i tak dalej, ale nie znają jego metod, może takich drużynowych, bo trener był w latach 2003, więc jeszcze jakiś czas temu już to było, więc myślę, że tutaj bardziej Michniewicz będzie przestawiał, ustawiał. A tutaj Lech zagra swoją kombinację, która dobrze wychodzi i którą wprowadził trener Żuro. Ja będę bardzo patrzył, nie wiem jak ty, na rywalizację Wszołka z Puchaczem na stronie, bo jeden i drugi mają swoje atuty. A jak ty postrzegasz to wszystko? No tak, będzie tam kilka ciekawych pojedynków. Myślę, że tutaj ten będzie jeden z ciekawszych, bo tutaj jeden i drugi takimi troszeczkę tadziorami są, więc nikt nie odpuści, do tego zmierza. Myślę, że też snajperzy są wyróżniającymi się zawodnikami swojej drużyny, więc tutaj Niczak oczywiście nie bezpośrednio, ale mi chodzi o jakieś tam zdobycie. Więc tutaj Niczak, czy ten napastnik z Warszawy, ojej, zapomniałem. Pekard? O właśnie, też tam jest ze skrótu mi mignął, że wie, o co chodzi. Więc będzie kilka ciekawych pojedynków. Jeszcze bym chciał cię zapytać, patrząc na ileś tam lat wstecz i teraz patrząc, Lech zawsze gdzieś wynajdował snajpera, sprowadzał, jeżeli Gitkier, czy mam na myśli Lewandowski i tak patrząc wstecz, ale zawsze był ciężko ewentualnie z obsadą właśnie, Krzysiek, twojej pozycji. Tak naprawdę, czy wychowanka jakiegoś, patrząc teraz z perspektywy, jak to Legii akurat, nie ma problemów z bramkarzami, a wy też macie niezłą szkołę. Czy Andrzej Dawidziuk teraz ty, czy inni trenerzy? No zdecydowanie tak. Tutaj gdzie jest może problem? Czy ewentualnie nie ma problemu, a jeszcze nie trafiliście na takiego brylant? Nie, na pewno problem pewnie jakiś powstał, bo nie ma co ukrywać, że tych wychowanków w bramce nie mieliśmy zbyt dużo. Aczkolwiek ciężko mi się wypowiada za czasy wcześniejsze, no, to nie wiem, 4-5 też, bo jeszcze ja grałem. Ja interesowałem się aż tak bardzo. Teraz faktycznie priorytetem jest dla mnie i dla tutaj grupy, która pracuję z bramkarzami w Akademii Poznańskiej czy też Wronieckiej. Jest priorytetem jest przekazanie do tych drużyn po prostu bramkarza wychowanka, bo to jest, nie ukrywam, też mój jakiś punkt honoru. Więc tak w skrócie, był tutaj Lis, który wybrał inną po prostu swoją drogę i wybrał Wisłę Kraków. Tam się spisuje z różnymi skutkami, ale tutaj muszę powiedzieć, że teraz dość mocno jest tutaj my ciśniemy, żeby tutaj ten wychowanek w końcu zagrał i powiem, że myślę, że to nie nastąpi. Mamy naprawdę jednego chłopaka, nawet dwóch, jeden wypożyczony gra w GKS-ie Katowice, Bartek Mrozek, naprawdę jest chłopak, który wie, o co chodzi w bramce. No i mamy tutaj, który już jest włączony w kadrze do pierwszego zespołu, bodajże od roku, czy trener Nowałka i trener Dudkorzysz, którego korzystali z jego usług na obozie, Krzysiek Wągowski, 2003 roczni,
Więc tutaj w tych dwóch chłopcach naprawdę upatruję potencjał i jestem przekonany, że któryś z nich po prostu odpali. Krzysztof Kotorowski, były bramkarz Lecha, dziś szkolący młodych bramkarzy. Dzięki Krzysztofie za rozmowę. Kłaniamy się, dziękujemy pięknie za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Również. Zostajemy dobrego. W studiu z Tomaszem Sokołowski. Tomku, bardzo chciałem powiedzieć, łagodnie zareagowałeś na stwierdzenie Krzysztofa Kotorowskiego, że przekonany jest, że Lech wygra, ale może dopowiemy jeszcze, skończymy ten wątek w drugiej części. Wcześniej porozmawiamy jeszcze z prezesem Ekstraklasy, Marcinem Animuckim, między innymi o trudnej sytuacji w lidze związanej z pandemią koronawirusa. Kolejne przypadki, kolejne mecze przełożone. O tym właśnie pomówimy. W radiu dla Ciebie teraz wiadomości, a my słyszymy się za kilka chwil. We'll be right back.